Nie grzeb się! Wow, ta tęcza jest piękna! Jest naprawdę super świetna! Mija poszła po farbki, żebyśmy mogli ją namalować. Musicie zobaczyć ją z bliska. Oby wróciła, zanim tęcza zniknie. Bardzo chciałbym ją namalować. O! Jedzie autobus! Witamy, pani Emily! Ciekawe, dokąd pani Emily zabiera dzisiaj pasażerów. Zawsze przyjeżdża po nich punktualnie i jeździ bezpiecznie. Chciałbym, żeby przywiozła Miję. Ta tęcza zaraz zniknie. Hej, patrzcie, co znalazłam. Najszczęśliwszy kwiat na świecie. A po deszczu pachnie wyjątkowo pięknie. Gdzie byłaś tak długo, Mija? Wąchałam po drodze kwiaty, Eddie, żeby nie zrobiło im się przykro. Mój kwiat zniknął! Tak samo jak tęcza! Ojdź! Dlaczego przez tyle czasu wąchałaś kwiaty? Nie namalujemy już tęczy! Przepraszam. No trudno. Zamiast tej tęczy mogę namalować kwiatki. Ja chyba mogę namalować smoka. Już! Namalowałem czekoladowe ciastko! Wcale nie musicie tego malować. Możemy ruszyć na przygodę i wszystko znaleźć we Wróżkolandii. To prawda. Na co jeszcze czekamy? W drogę! Hej, hej, pobawmy się. Przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Hurra! Super! Już świetnie! Ziga diga du! Miałaś rację, Mija, tu jest smok! Jest też ciastko! Witajcie! Słodka dziś pogoda, he? Słodka! To dobre. A gdzie jest mój kwiat? Wy też chcecie zobaczyć dziś nasz kwiat? Witajcie, jestem Perypaf. Witaj! Jaki kwiat? Jej, niezwykłą kazu orchideę oczywiście. Kiedy kwitnie, to brzmi jak mała orkiestra kazu. Niezwykłe! Uprzejmy! Wow. Super! Ale on się otwiera raz dziennie. Raz dziennie? No to nie chcemy się spóźnić. Znam kogoś, kto zabiera innych w niezwykłe miejsca. I się nie spóźnia. Ktoś, kto się nie spóźnia? Niemożliwe. Autobus! Świetnie! Kierowcy zawsze starają się zdążyć na czas. Kierowca Tessa zabierze nas na miejsce. Wsiadajcie! Naprzód! Tak! Siadaj tu, uśmiechnij się. To w stylu Tessy wyprawa jest. Jedziemy! Stop! A gdzie jest Perypaf? Poszukam go. Szybko! Chciałabym zdążyć na czas! Perypawiu! Co ty tu robisz? Skaczę na trampolinie! Ale przecież wszyscy na ciebie czekają! Jedziemy obejrzeć niezwykłą kazu orchideę! O, no tak! Ja przybiegłem tu odświeżyć swoje piórka i zobaczyłem trampolinę i... Chyba nie chcesz, żebyśmy przegapili kazu orchideę. Szybko! Dobrze, już do was biegnę! Uhuhu.
moim tajnym okiem fioletowy zamek. Ja widzę czerwone serce. I znowu. Ja nie widzę Mii i Perego. Gdzie oni są? Już biegną. Tak. Uwaga wszyscy. Siadaj tu, uśmiechnij się. To w stylu Tessy wyprawa jest. Dobrze, tylko to tu. Siadaj proszę, Perypawiu. O, tak, przepraszam. Nie chciałem was wstrzymywać. I ruszamy. Ja widzę małego pajączka. Ja widzę białą owieczkę. Ja widzę Humpty Dumpty czeka na autobus. O, wyglądają przepysznie. Może to? O? Idę! Jedziemy! Już prawie jesteśmy! Jej! Wspaniale! Hej, cicho! Słyszę ją! To niezwykła Kazoo Orchidea! Szybko, Tesso, bo się spóźnimy! Jak wyglądam lepiej? W behecie? Czy bez? Tak? Czy tak? Tak czy tak? Tak czy tak? Tak jak lubisz! Chcemy zobaczyć orchideę! Ojej! Wszyscy na mnie czekają, prawda? A więc tak! O nie! Skończyło się! Jej! Nie widzieliśmy jej przez Perego! Najpierw za długo skakał na trampolinie, potem zrywał jabłka i przymierzał beret! I to było trochę tak samo jak wtedy, gdy wąchałam kwiatki i nikt nie narysował tej pięknej tęczy. O, tak bardzo mi przykro. Zabawa na trampolinie jest super, a jabłka były takie pyszne. Mogłem się nie grzebać. Grzebać? Jak to grzebać? No, kiedy tracisz czas, a inni muszą czekać. O... Więc ja chyba się grzebałam z przyniesieniem tych farbek. Ja także bardzo was przepraszam. Tak, już dobrze. Cóż, nie sprawię, że orchidea zakwitnie, ale może pomogę wam z tęczą. O, chciałabym pomóc. Możesz, mam tu coś dla ciebie. Gdy wyruszacie gdzieś, nie zostawaj w tyle. Nie grzeb się, bo to nie jest miłe. Inni tracą czas, nie pasuje to im. Więc nie spóźniaj się, żeby nie czekał nikt. Pomyśl o innych, bo to jest miły gest. A więc myśl o innych, to wspaniałe jest. Gdy myślisz o innych, to pewne jest, że za chwilę będziecie razem bawić znów się. Czasu mało masz, wyjazd zbliża się już. Załóż beret swój oraz swe buty włóż. Gotów bądź do drogi, nie spóźniaj dziś się. Przyjedziemy na czas, co to będzie za dzień. Pomyśl o innych, bo to jest miły gest. A więc myśl o innych, to wspaniałe jest. Gdy myślisz o innych, to pewne jest, że za chwilę będziecie razem bawić znowu się. Wow! Pięknie! Zagrał dla was drugi raz! Hurra! Juhu! To się jeszcze nigdy nie zdarzyło! Ale fajnie! Jej! Juhu! Wszyscy wsiadajcie do autobusu! Podziwiajcie widoki i bawcie się dobrze! Ja już jestem i mogę jechać! Nie będę się już grzebała! Ruszamy! Jesteśmy! Naprzód! Siadaj tu, uśmiechnij się, to w stylu Tessy wyprawa jest! Brum, 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 brum.
styl Tessy. Tessa to znakomity zawodnik. Ojcz, chyba nie było za mocno. Wybacz, Kobi, nic ci nie jest? Jestem cały. I mój pilot także. Wow, do czego służy? Pomoże nam znaleźć szczęściarza, gdyby się zgubił. Kobi, szczęściarz nigdy się nie zgubi. On ledwo chodzi. Chodź, pograsz z nami. Nie, dzięki. O, Kobi, to niezła zabawa. Chcę popracować nad swoim pilotem. Ale to ty zrobiłeś nam tę bramkę. Musisz zagrać. Dzięki, ale wolę majsterkować niż grać w piłkę. No ale przecież każdy lubi grać w piłkę. Chyba nie każdy, Teso. Chciałabym zobaczyć, jak gra szczęściarz. Albo jak on w ogóle coś robi. Szczęściarzu. <O. śmiech> Hej, może zabierzemy szczęściarza na naszą przygodę? Na przygodę! Spodoba mu się! Teso, myślę, że nie bardzo. No ale wszyscy lubią przygody, Kobi. Ale Teso... I nie ma lepszego miejsca na przygodę niż statek. Chodźmy! No dobrze. Będzie fajnie. Hej, hej, pobawmy się. Przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Ziga, diga, tu! Tak! Jo-ho-ho, jak wspaniale jest! Na morzu spędzić życie chcę! Ahoj, załogo! Widzę delfiny! Możemy się z nimi pościgać! Szybko! Powiedzmy kapitan Sophie! Tak jest, kapitanie, płyniemy! Zobaczymy, co da się zobaczyć na morzu. Kapitanie Sophie, ścigajmy się z delfinami. Zróbmy szybko zwrot i cała naprzód. Nie, dzięki, Tesso. Ta prędkość jest odpowiednia. Ale każdy lubi płynąć szybko. Nie każdy, Tesso. Chcę zrobić zwrot i się ścigać. Jeśli zakręcimy, to nie zobaczymy tego. To zagubiony morski potwór. To potwór? Spokojnie, jest dość przyjazny. Hej, gdzie się podział? Chcę go zobaczyć. Ja nie wiem, czy też tego chcę. Oczywiście, że tak. Każdy lubi morskie potwory. Ale tego bujania nie lubię. Ale fajnie! Świetnie! Uff, dobrze, że już koniec. Witaj, jesteś zagubionym potworem? Co to oznacza? Myślę, że mówi nam, że nie jest potworem, ale się zgubił. O, przestań, proszę!
trzeba było wyruszyć na przygody po lądzie. Albo po prostu zostać w domu. Szukasz swojego stada? Jakiego stada, Kobi? No, rodziny wielorybów. O, chcesz, żebyśmy pomogli ci znaleźć stado? Ale fajnie! Przestańcie! Brzmi, jakby śpiewał. Fakt naukowy. Wieloryby śpiewają. Tak rozmawiają. Dobry pomysł, piesku. Jeśli zaśpiewamy wszyscy, stado nas usłyszy. Nie będziemy ich szukać. Oni znajdą nas. Czworo nas dziś na statku jest. Jo, ho, ho, i bawimy się tak. Wieje silny wiatr, ale robią się. Jo, ho, ho, a zabawa wciąż trwa. Jeden ciągle ślizgać się chce. Ktoś inny lubi bujać się. A inny ciągle smacznie śpi. Nie podoba mi się wcale kołysanie w tym upale. Wolę trochę mniejsze fale. Proszę, Tesso, zrobiłem to dla ciebie. A, dzięki, Kobi. Czy każdy musi bawić się? Jo, ho, ho, może robić, co chce. Szczęściarz śpi, szczęśliwy jest. Jo, ho, ho, może robić, co chce. Ktoś emocje lubi mieć. Ktoś uwielbia w piłkę mecz. Jeszcze inny tworzy rzecz. Każdy z nas trochę inny jest. Ty lubisz sen, ja szybki bieg. Nie każdy musi bawić się. Jo, ho, ho, może robić, co chce. Niech nikt nie czuje się dziś źle. Jo, ho, ho, najważniejsze to jest. Każdy chyba dobrze wie, że od dziś może robić, co chce. Tutaj są! To rodzina tego małego! Udało się! Pewnie usłyszeli naszą piosenkę i nas znaleźli! Tak! Udało się! Pa! Żegnaj! Żegnaj, wielorybie! Czujesz się już lepiej, Tesso? Tak, dziękuję. Czuję się świetnie. Ale gdzie szczęściarz? Znalazłem! Kobi! Ten twój pilot zadziałał! Jesteś mistrzem w majsterkowaniu. Dzięki! Lubię to robić. Ale super! Tak! Słuchajcie, zobaczcie, jaki świetny strzał wymyślił Eddie. Witam ponownie fanów sportu. Wielki Eddie podchodzi do piłki i mocno podkręca piłkę. Piłka leci, odbija się od huśtawki, zjeżdżalni, drzewa i... Gol! Tak! Tak! Nieźle, Eddie! Niezwykłe! Tak, to było super! Nauczyć wszystkich, jak to się robi? A może niech każdy robi to, co umie i lubi? Mnie nauczysz sztuczki. Mia będzie komentować. Wasza Mia przy mikrofonie. Sophie nas nagra, a Kobi zapisze wynik. Świetnie! Tak, a co ze szczęściarzem? Gdzie on się podział? Bez paniki. Mam przecież coś do znajdywania zagubionych piesków. Włączę to i proszę bardzo. Bip, bop, bop, bip, bip, bip. Szukam, szukam. Bip, bop, bip, 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 bop, bip. Tutaj jest i robi to, co najbardziej lubi. No dalej! Zagrajmy! No dobra! Świetnie! Idziemy, zagrajmy! A więc dobrze. Oto pokaz sztuczek piłkarskich. Yeah, pokaz sztuczek! Juhu! Ale fajnie! Miejsce dla siebie.
To będzie najbardziej mega super, najfajniejszy tort z przeszkodami na świecie! Na początku będę się huśtał na lianie nad dzikimi zwierzętami z dżungli. Ta opona będzie świetną lianą. Potem przejdę nad wielkim kanionem, wisząc tylko na rękach. Dobrze, tylko co dalej? W co się bawisz, Eddie? O, pracuję nad moim torem przeszkód. No wiesz, robię coś dla siebie całkiem sam. To ja też chcę to robić. Tor jeszcze nie jest całkiem gotowy. Może później. Sophie, robimy coś swojego z Eddiem. Dobra. Będzie zabawnie. To co narysujesz, Sophie? Jeszcze nie wiem. No a ty? Też nie wiem. A ty co rysujesz? To... Hej, w co się bawicie? Robimy coś swojego z Eddiem. Eddie? O, tak! Dobry pomysł! Ty zbuduj przód, a ja zajmę się tyłem. Hej, Eddie! Zbudujesz z nami zamek? Nie, dzięki. Niech stanie w samym środku. Ostrożnie. Hej, Eddie! Dobry piesek. Nie ma miejsca, w którym mogę być sam, żeby skończyć mój tor przeszkód. Jak... jakiś biegun północny, czy szczyt wielkiej góry, albo dno oceanu. No tak! Podwodna przygoda! Sam w łodzi podwodnej na dnie oceanu! Hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Juhu! Naprzód! Yeah! No to po samotnej wyprawie. Jej! Łódź podwodna! Super! Ale będzie super zabawa! Ziga diga du! Yeah! To był wspaniały pomysł, kapitanie Eddie. O, dzięki. To dokąd popłyniemy najpierw, kapitanie? Fakt naukowy. Rafa koralowa jest pełna różnych morskich stworzeń. Co na tysiące złych skorupiaków to jest? Musimy tam popłynąć i sprawdzić. Dobry pomysł. To na co czekamy? Naprzód! Ale super! Wow. Spójrzcie na to! Wow. Bezludna wyspa! To jest idealne miejsce, żeby spokojnie dokończyć mój tor przeszkód. Hej, Eddie! Ojcze, wybacz. Cała stop! Tak jest, kapitanie Eddie! W ogóle nie o to mi chodziło. Wow! Spójrzcie na to! Ale są ładne! Podoba mi się! Też piękne! Ale tutaj głośno! Nie mogę myśleć! Ale tu jest mnóstwo miejsca! Teraz dopiero czuję, że jestem sam.
Witaj. No, prawie sam. Ale zdecydowanie robię to, co chcę. Wow, kręci mi się w głowie. Spójrzcie, to Eddie. Wygląda fajnie. W takiej bańce dopiero można się zakręcić. Nareszcie mogę dokończyć mój tor przeszkód. Wow. O nie. Cześć. My też mamy bańki. To wspaniały pomysł, Eddie. To wyspa. Zakręć bańko. Może ta bańka to wcale nie był taki dobry pomysł. No cóż, wracam do projektowania. A to jest chyba największa kartka na świecie. Więc po huśtaniu się na lianach i przeskoczeniu kanionu trzeba będzie... Znaleźli mnie. Hej, Eddie! Co znowu robisz? Wygląda fajnie. Tak! Diga, diga, tu! Wspaniale! Świetnie! Stop! Tak bardzo, bardzo, bardzo chciałem dzisiaj zrobić coś sam. Wybaczcie, próbuję zaprojektować wyjątkowy tor przeszkód. Ale to trudne, gdy jesteście wokół mnie. Naprawdę chcę pobyć sam. Rozumiecie? No pewnie, Eddie. Naprawdę? Nie wiedzieliśmy, że chcesz być sam. O, Eddie, mogłeś powiedzieć. Masz rację, Mia. Mogłem. Chodźcie wszyscy. Pójdziemy poszukać muszelek, a Eddie zostanie wreszcie sam. Dobrze, pa, Eddie. Dobry pomysł. Cześć, Eddie. Dziękuję wam. Czasami sam się bawić chcesz. Czasami ciszę lubisz mieć. Przyjaciół trudno pozbyć się, kiedy zabawa dobra jest w taki piękny letni dzień. Lecz jeśli to są przyjaciele, to tylko poproś ich. Bo jeśli chciałbyś pobyć sam, powiedzieć musisz im. Ty pobyć sam potrzebę masz, tylko dla siebie chcesz mieć czas. Daj przyjaciołom swoim znak, żebyś spokojną chwilę miał. Bo jeśli to są przyjaciele, to tylko poproś ich. Jeśli chciałbyś pobyć sam, pamiętaj, że powiedzieć musisz im. Tada! Tak! Fajnie! Słuchajcie, skończyłem! Mega, super, najfajniejszy tor z przeszkodami dzielnego Ediego jest gotowy! Juhu! Jej, brawo, Eddie! Udało ci się! Nieźle, Eddie! Pokaż nam, jak on działa! Dobrze! 3, 2, 1, start! Juhu! Tak! Dzielny Eddie, huśta się na lianie! Tuż nad głowami krwiożerczych zwierząt z dżungli! Ha! Teraz przechodzi wielki kanion, używając tylko rąk. Przeskakuje przez rzekę piasku, balansując na śliskich skałach. I wreszcie dzielny Eddie wbiega pod najwyższą górę na całym świecie. I... zwycięstwo! Dotarł na sam szczyt! Eddie, to wow, było ale szybki! Świetny tor! Dziękuję wam! Hej, Eddie, a nadal chcesz być sam? Nie! I od teraz zawsze powiem, kiedy będę chciał być sam! To znaczy, że też możemy spróbować? Tak! Chętnie pobawię się ze swoimi przyjaciółmi! Kto rusza na trasę? Ja chcę! Proszę, proszę, ja! Dobrze, Sophie! Zaczynaj! Uwaga, ruszam! I... Sophie już jest na torze! Dasz radę, Sophie!
Powiedz, jeśli nie wiesz. Czy to ma futro? Nie, nie trafiłaś, więc musisz skakać jak żaba i kumkać. Dobrze. Kum, 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 kum. Lepiej niech ktoś już zgadnie, bo zamieni się w małpkę. Czy to pływa? Mhm. Pływa i nie ma futra. Hej, czy to Hipek Bohater z filmu Puchata ekipa na ratunek? Tak! Tada! Och, kocham ten film! Jest to najlepszy na świecie! Pobawmy się! Tak! Tak, tak, tak! Chodźmy! Kobi, wiesz, ale ja niestety dość słabo pamiętam ten film. Tak, ale go widziałaś, nie? Tak jak wszyscy! Oczywiście wszyscy poza mną. To ja będę odważnym lisem. Mia, ty będziesz dzielnym misiem. A Sophie rozmarzonym smokiem. Możesz być zadziornym bykiem, Tesso. Dobrze. Odegrajmy tę scenę, w której bohaterowie lecą wszyscy razem. Tesso? Zadzior nie lata z puchatą ekipą na początku. Pamiętasz? Ziu! Wrum! O nie, nie pamiętam. Nie widziałam tego filmu. Ale nie mogę im powiedzieć. A może namówię ich na inną zabawę? Słuchajcie! Może lepiej pobawimy się w samoloty? Przecież puchata ekipa umie latać, Tesso, i nie potrzebuje samolotów. No wiem, ale może ktoś z was wybierze się ze mną na przygodę? Przecież bawimy się w film. W porządku. Wybawcie się dalej w film, a Tessa i ja pójdziemy na inną przygodę. Dobra. Puchata ekipa, start! Na razie! Chodźmy! Hej, hej, pobawmy się! Przygoda na nas tam czeka już gdzieś! By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Ruszamy! Hej wy! A co wy robicie na moim lotnisku? Będziemy mieć powietrzną przygodę! Powietrzną przygodę? W moim samolocie? To on jest twój? Wszystko w królestwie jest moje. O, a wiesz jak tym latać? Latać? Czyż nie każdy król wie jak się tym lata? Wydaje mi się, że nie odpowiedział na pytanie. Przepraszam. Nie całkiem sam sięgam do miejsca pilota. Myślę, że łatwiej będzie, gdy użyjesz schodków, wasza wysokość. No, tak, oczywiście wiedziałem. Tak was sprawdzałem. Nie powinieneś usiąść tutaj, królu? O, nie, 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 nie. Pilot w samolocie zawsze musi być wyższy od innych. To jest w podręczniku pilotów. Na pewno wiesz, jak być pilotem, wasza wysokość? Ha! Jestem królem, ja wiem wszystko! Ale nikt nie wie wszystkiego. Królowie wiedzą. Teraz musimy obrócić samolot. Rampa skierowana jest w dół, a my chcemy w górę. Rampa prowadzi na dół, żeby się rozpędzić, a potem lekko do góry, by wystartować. Czy? Tak, oczywiście. Wiedziałem. Tak was tylko sprawdzałem. No dobrze, ruszajmy. Raz, dwa...
dwa... Ja jestem pilotem, ja nacisnę przycisk. Wow! No, start idealny. Spójrzcie, ptaki chcą się ścigać. Myślę, że one tylko lecą w tę samą stronę. Dobrze wiem, kiedy jest wyścig. I wtedy muszę wygrać. Użyję tylko tego czegoś do prędkości i polecimy nie, szybko to są jak stery, nigdy. A nie... Uwaga! Nie widać ich. Wygrałem wyścig! Myślę, że jednak nie. Oczywiście, że nie. Tak was tylko testowałem. No, dosyć tego latania na dzisiaj. Za chwilę wyląduję. A na pewno wie król jak? To nic złego nie wiedzieć. Ja mogę pokazać. Jestem królem. Ja wiem wszystko. Jako pilot i król rozkazuję ci, Tesso, wylądować naszym samolotem na tym pasie lądowym. Proszę. Bez obaw, wasza wysokość, dam radę. Najpierw musimy wyrównać nasz lot. Potem skierować samolot w stronę pasa. Powoli. Ojej, bądź ostrożna. Powoli. I zaczynamy obniżać nasz lot. Aż dotkniemy ziemi. I... wylądowaliśmy! Juhu, ale fajnie! Tak, wspaniale! Wylądowałem! He? Dziękuję, dziękuję! To była niezwykła przygoda. Myślę, że nie wiesz, jak sterować samolotem, prawda, królu? Co? Jak śmiesz? Nie. Nie wiem. Mogłeś nam powiedzieć. Prawda, ale czułem się... zawstydzony? Znam to uczucie. Też byłam zawstydzona i nie powiedziałam, że nie widziałam tego filmu. Nigdy nie widziałaś puchatej ekipy na ratunek? Jej, myślałem, że wszyscy widzieli ten film. Jak mówiłam, nikt nie wie wszystkiego. I to nic złego. Niektórzy wiedzą, jak królem być, a bez śpiewu inni nie mogą żyć. I każdy kwiat wie, jak na wiosnę śnić, lecz nigdy wszystkiego to nie wie nikt. Tak, bo wszystkiego nigdy nie wie nikt. Gdy czegoś nie wiesz, nie musisz wstydzić się. Pytaj się i dowiedz się, bo tak najlepiej jest. Nawet jako król mogę pytać też. Wszystkiego uwierz mi, to nie wie nikt. Wszystkiego uwierz mi, to nie wie, nie wie nikt. Tesso, Sophie! W samą porę! Właśnie odgrywamy scenę, w której puchata ekipa ratuje kota Mamrota! Świetnie! Chwila, nie mogę się z wami bawić, ponieważ nie widziałam tego filmu. Co? Nie widziałaś puchatej ekipy na ratunek? Czemu nic nie powiedziałaś? Byłam zbyt zawstydzona. Pokażę ci, jak być zadziornym bykiem. On nie lata, ale gdy zechce, potrafi się zmienić w każdego ptaka. Zaczyna jako zwykły byk. O tak! A potem mówi: byk robi bryk! Jestem kaczką!
Kwa, 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 kwa. Nie wiedziałam, że tak dobrze potrafisz udawać kaczkę. Nikt nie wie wszystkiego i to nic złego. Kwa, 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 kwa. Muszę cię lepiej poznać. Szybciej! Jej, ale tu się dziś dużo dzieje. Icha! Jest farmer Eddie. Szybciej, koniku! I jest... Niedźwiedź? Spokojnie, to miły miś. Ma wizytę u weterynarza. Hej! Chyba u weterynarza. Patataj, patataj, patataj! Pan Pazurek cię potrzebuje, doktorze Sophie. Boli go brzuszek. Za chwilę przyjdę. Hej, to pani weterynarz Ella! Przeprowadziła szczęściarza! Hurra! Szczęściarz wrócił! Wybacz, panie Pazurku, muszę iść do szczęściarza. Zostań tu i nie ruszaj się stąd na krok. Zaraz wracam. O, szczęściarzu, jak dobrze, że wróciłeś. Wszystko dobrze, mały? On bardzo lubi wizyty u lekarza. Badania dobrze mu robią i zawsze dostaje przekąskę. Patataj, patataj. Pani doktor, mój koń musi umyć zęby. Stanę w kolejce za misiem. Pazurkiem i jaszczurką? Jaszczurką? Nigdy nie widziałam jaszczurki. A! To jest jaszczurka? Ło, super! Niezwykła! Wow. Witaj, maleńka. Chodź się przywitać, Mija. Nie, dzięki. Ja chyba nie lubię jaszczurek. Dlaczego nie? Są takie miłe. Wygląda na zimną i śliską. Wolę ciepłe i puchate. Nie jest zimna. Śmiało. Dotknij jej. A! Nie! Lepiej chodźmy na przygodę. Teraz. Ale jaką przygodę? Każdą, na której nie ma jaszczurek. Tylko same puchate zwierzaki. Na farmę! Dobrze, ja idę. Tak. Ja też. Dobra, ruszamy. Pa! Bawcie się dobrze. Pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Tak! Świetnie! Super! Tada! Znalazłam jajko! Znalazłam jajko! Znalazłem! Kanapkę z masłem orzechowym? Kolejne jajko! Kolejne jajko! Kolejna... Trąbka? Jajko! Jajko! Piłka nożna? Dobra, mam dość szukania jajek. Pora zająć się krową. Nie. Super, mini krowa. Nie. To jest małe dziecko, cielaczek. O, co robisz, cielaczku? Chowam się. Przecież cię widać. O. Czemu się chowasz? Lekarz nie chce. Masz iść dzisiaj do lekarza? Mhm. I nie lubisz badań? Mm-mm. Cielaczku, gdzie jesteś? Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę.
Chyba nie chce do weterynarza. Przecież go nie zna. Doktor przychodzi dziś na farmę specjalnie na pierwsze badanie. Czy to miły doktor? O, ogromnie. Cielaczek się przekona, gdy go pozna. Muszę znaleźć moje maleństwo, nim on tu dotrze. Możemy ci pomóc szukać? O tak, dziękuję. No i w górę. O, cielaczku! O, maleństwo! Jak znaleźć w tej kukurydzy? Ja wiem jak! Zaczekajcie! Świetnie! Super! Jeśli zbierzemy dojrzałe kolby kukurydzy, to zobaczymy, gdzie chowa się cielaczek. Dobry pomysł, Eddie. Brum! Powodzenia! Znajdźcie moje maleństwo! Wiem, że się boisz, cielaczku, ale weterynarz jest bardzo miły. Hej, znam jednego, który jest super miły. Pójdziemy razem? Razem? Aha. Umówimy się na wizytę i zobaczysz, jak będzie miło. Na wizytę? Na wizytę. I pójdziesz tam ze mną? Będę tuż obok ciebie. To jest właśnie poczekalnia, gdzie wszyscy czekają na swoją kolej. Pani doktor pomaga wszystkim. Koniom i kotkom i jaszczurkom. Jaszczurka! 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 Przepraszam bardzo. Jestem tu weterynarzem. Czy wszystko w porządku? Nie, pani doktor. Tutaj jest jaszczurka, a ja nie lubię jaszczurek. Rozumiem. A znasz jakąś jaszczurkę? No, w sumie nie. To skąd wiesz, że ich nie lubisz? Nie wolno decydować, że się kogoś nie lubi, jeśli się go nie zna. No... Więc doktora widzisz pierwszy raz, tak jak ty jaszczurkę. Nim zjawi się myśl, że nie lubicie nas, to posłuchajcie tego. Lekarz tylko pomóc wam chce, jaszczurka zalety też ma. Z roślin wszystkie robaki zje, a lekarz o zdrowie jej dba. W słońcu sobie jaszczurko leż, koń zdrowe zęby chce mieć. Silny jest i nie ugryzie cię, i weterynarz też. Nie zakładaj, jaki jest ten ktoś, gdy nic o nim nie wiesz. I chwilę znajdź, by poznać go, a może się polubicie. Czy teraz spotkasz się z weterynarzem na swoje pierwsze badanie? Mhm. Mamo, wracamy do domu na moje badanie. Pewnie, że tak. Dziękuję wam za wspaniałą pomoc. Nie ma za co! Żegnajcie, krówki! Pa, pa! Cielaczek ma lekarza, który zawsze mu pomoże. Jestem taka szczęśliwa! Słuchajcie, widzieliście gdzieś tę jaszczurkę? Czekaj... Tak, jest tam! Na huśtawce, obok szczęściarza. Tutaj sobie siedzi! Ciii.
Edi, ta mała jaszczurka próbuje zasnąć. O, śpi dalej, maleńka. O, wcale nie jesteś zimna i śliska, prawda? A teraz jedziemy! Swędzi! W gipsie! Wow. Widzę moim tajnym okiem coś zielonego i mokrego. Widzisz Jacka? Maluje zieloną i mokrą farbą. Tak! Teraz ty też co? Widzę moim tajnym okiem coś puszystego i pysznego, ale nie do jedzenia. Widzisz chmurę? W kształcie kawałka szarlotki. Wspaniale, Kobi! A ciasto z chmury jest tak samo dobre, jak to moje z piasku? Pobawisz się z nami w tajne oko, Sofi? Chętnie, ale nie dam rady wejść na górę z tym gipsem na nodze. A, tak. To my zejdziemy. Nie, w porządku. To może kawałek ciasta na poprawę humoru? Dzięki, ale piasek wpadnie mi pod gips. A już i tak mnie swędzi. Lekarz powiedział, że muszę go nosić co najmniej tydzień. Sofi nie jest dziś w humorze. To chyba trudne nie móc się bawić i biegać. Powinniśmy ją rozweselić. Bo od tego są przyjaciele. Musimy zabrać ją na przygodę. Świetny pomysł, Eddie. Od tego na pewno poczuje się lepiej. Chodźmy, Sofi. Wyruszamy na przygodę. Jak ja mam iść na przygodę? Ledwo chodzę. Żaden problem. Podwieziemy cię. Dobrze. Idziesz z nami, Tesso? Nie, dzięki. Zostanę i pomaluję razem z Jackiem. Pa! Dobrze, to ruszamy! Hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Juhu! Świetnie! Witam panią. Mogę przynieść jedno ze słynnych ciastek szefa? Szef Eddie właśnie upiekł nową porcję. Dobrze, poproszę jedno. Zamówienie! Jedno ciastko, proszę! Szef Eddie zawsze gotowy! Ja odpowiadam za polewę. Ćwicz dalej! Wybacz, te ciastka nie są jeszcze gotowe. Najpierw muszą trochę wystygnąć. Potem udekorujemy je. Mia, możesz mi pomóc? Zrobił się tu mały bałagan. Zaraz przyjdę. Polewa jest wszędzie! Sofi, możesz popilnować ciastek, a ja pomogę Ediemu? Pewnie. Pilnowanie ciastek to właśnie to, co mogę robić z nogą w gipsie. Ale swędzi. Ciastka! O, mniam, mniam! O, ciekawe, czy można spróbować. Ciastka, ciastka! Możemy dostać, mamo? Proszę, proszę, proszę! Już, tak lepiej. Noga przestała już swędzieć? Przestała na minutę. Ciastka chyba już ostygły. Polukrujemy je i... Ciastka! One znikły! O nie! Odwróciłam się na sekundę. Gdzie one są? To chyba jakaś tajemnica.
A tajemnicami najlepiej zajmuje się... Detektyw Sophie! Mogę spróbować ją rozwiązać. Dzięki, Mia. Nie ma za co. Ten, kto zabrał ciastka, nie uciekł daleko. Pora na śledztwo! To wygląda na trzy małpki rzucające sobie ciastka. Muszę z nimi pomówić. Ale nie mogę tam iść, bo mam nogę w kipsie. Spokojnie! Dzielny Eddie zawsze chętnie pomoże! He? Ale jak? Tada! Zapraszamy! Dzięki, Eddie! Co one robią? To chyba jakaś bitwa. Sprawdźmy to! Dobrze, małpki! Przestańcie się wygłupiać! Słyszałam, co mówiłyście w piekarni. Pomyślałyście, że ciastek można próbować, tak? Tak, tak! I zabrałyście je, jakby były za darmo. Ha? No, a co macie za plecami? Woreczki, ćwiczymy żonglowanie. Nie idzie nam za dobrze. Spokojnie, jeszcze trochę poćwiczycie i wam wyjdzie. Dobrze! Hurra! Ale zabawa, detektywie Sophie! Prawda, ale to koniec żartów. Mamy tajemnicę do rozwikłania. Jeśli małpki nie wzięły ciastek, to gdzie one mogą być? Aha! Pamiętam też małe króliczki pytające mamę, czy kupi im te ciastka. Może zabrały je, jak nie patrzyła? Do króliczków! Naprawdę myślisz, że króliczki je zabrały, detektywie? Oby nie, ale muszę spytać. Och, witam, detektywie. W czym mogę pomóc? Pani królik, obawiam się, że króliczki mogły zabrać ciastka szefa Ediego bez płacenia. Dostaniemy brokuły i ciastka? To są ciastka brokułowe? Ciastka brokułowe, ciastka brokułowe, ciastka brokułowe! Ojc, przepraszam, pani królik. Rozumiem. Nawet dobry detektyw może się czasem pomylić. Ciastka brokułowe, tak! No dobrze. Wracajmy na miejsce przestępstwa. Potrzeba nam więcej śladów. Możemy ci pomóc, Sophie. Gdy przyjaciel ma kłopoty, widać, że coś gryzie go. Jedno możesz zawsze zrobić, pomocną podać dłoń. On czeka już, a więc pomóż mu. Czasem, żeby coś wykonać, trzeba wpaść na jakiś ślad. A najlepszy twój przyjaciel nie wie sam, czy radę da. On czeka już, a więc pomóż mu. Czasem nie wiadomo nic, czemu ktoś bardzo smuci się. Pomyśl, czy tak czasem masz i poczuj, to empatia jest. Empatia? Empatia to zrozumienie uczuć innych. Ktoś czeka już, a więc pomóż mu. Ktoś czeka już, a więc pomóż mu. Hej, Sophie! Kobi, ty zabrałeś ciastka? Tak, żeby je polukrować. No i co myślisz? O, chyba mogłem komuś powiedzieć. W porządku, szukanie ich okazało się dobrą zabawą. I tajemnica rozwiązana. Są gotowe? W samą porę mamy klientów. Ciastka! Pyszne ciastka już podaję. Ciastka! Masz małe. Ciastka, dla ciebie też, mama. Oj, nie mogę. O, jakie dobre! Cóż, może jedno. Proszę bardzo! To było super! Sophie, wróciłaś! Czujesz się już lepiej? W
wspaniale! Myślałam, że z tym gipsem nie da się bawić, ale się bawiłam dzięki przyjaciołom. Chyba mam pomysł. Udekorujmy gips Sofii. Tak! Może naklejkami. To może jedną tutaj. Pięknie! Super! Ja chcę gwiazda! Tylko po kolei. Błyskawica! Łaskocze! Super! O, pięknie! Cudownie! Teraz nigdy nie będę chciała go zdjąć. No, może nie nigdy. O, Sofii!